Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj będzie o moim Enfieldzie, o mojej C5. Moi drodzy, moim Royalem, Enfieldem, Bulletem, klasikiem C5 i EFI UCE jeździ się bardzo wygodnie, ale czasem niewygodnie. Hamuje dobrze, jak się mocno pociśnie, a jak mniej, to hamuje mniej dobrze. Tak samo jest z przyspieszeniem. Royal Enfield ma bardzo dobrą lampę, bo świeci się mocno, ale czasem za słabo. I jak się długo jedzie, to tak tu drętwieją, tak ręce tu od tych wibracji, tak od tutaj, tak ten łokieć, tak boli, tak nie mogę tak zrobić, o tak w ogóle się nie da zrobić. Nie w ten sposób, moi drodzy. My załatwimy ten film inaczej. Ja postaram się Wam dostarczyć dzisiaj konkretnych informacji. Będę mówił lakonicznie, ale za to krótko, to już wiecie. A więc słuchajcie, powiem tylko, że kupiłem ten motocykl w 2014 roku. Zaczęło się wszystko od tego zdjęcia. Zobaczyłem je kiedyś na swoim komputerze. Przyznam się, że wtedy byłem w pracy w swoim biurze w Angolii. No i jak widać, byłem bardzo zajęty akurat w tym momencie, bo jakimś cudem trafiło mi się takie zdjęcie gdzieś w sieci. Nieważne, już tam i tak w tej chwili nie pracuję, mogę się przyznać. Więc jak zobaczyłem to zdjęcie, od razu wiedziałem, że chcę to mieć. Nie wiedziałem jeszcze, co to jest, nie wiedziałem, kto to produkuje, nie wiedziałem, ile to ma koni. Tego po prostu nie wiedziałem, ale wiedziałem, że to musi stanąć w moim garażu. Nie wiedziałem też, ile to kosztuje. Cena bardzo mnie zaskoczyła, że jest tak niewysoka. No i kupiłem. Mam. Od tamtego czasu jeżdżę nim, jak tylko mam czas. Nie zawsze oczywiście mam ten czas. Ale moi drodzy, kilka informacji o tym motocyklu. Przede wszystkim to, co wielu wymienia jako wady, to właśnie jest to, co mi się w tym motocyklu spodobało. A więc jego archaiczność, jego prostota, to, że on tam sobie wibruje, to, że się siedzi na nim wyprostowanym, jak na krzesełku, po prostu to mi się podoba. Podoba mi się jego charakterystyka. Taki ma być. A więc jeśli ktoś narzeka na wibracje albo na jakieś tam różne inne rzeczy, to nie jest motocykl dla niego. Ja swoją decyzję podjąłem pod wpływem fascynacji, która nie mija do dzisiaj. Tak jak mówiłem w filmie o wyborze motocykla, pamiętacie zapewne, że jeśli potrafimy wykrzesać w sobie uczucia na etapie wyboru, no to potem mamy prawo oczekiwać, że te uczucia w formie radości do nas wrócą, jak już coś wybierzemy. Jeśli staramy się wybierać bez uczuć, na zimno, wszystko wykalkulowane, wymierzone, no to nie będzie tej radości później, bo nie ma z czego. No dobrze, a więc tak. Co w tym zdjęciu mnie urzekło? W zasadzie wszystko. Sylwetka, ten wieżowy cylinder zbudowany jest jak złożone ze sobą do góry nogami dwie wieże Eiffla. Niesamowite. Hipnotyzujący wygląd silnika. Praktycznie dominujący w całej sylwetce, bo cała reszta jest w zasadzie podokręcana do silnika bezpośrednio lub pośrednio, łącznie z ramą. Jak to mawia mój kolega mechanik, pozdrawiam Cię Arku, że w tego typu motocyklach nie wyciąga się silnika z ramy, tylko ściąga się motocykl z silnika. I to właśnie chyba tak tutaj jest, nie? Ciekawostka. Zmierzone zużycie paliwa. Przy jeździe takiej przeciętnej, czyli trochę poza miastem 90, 100, 110, trochę gdzieś tam po jakichś wioskach, zakrętach, w terenie zabudowanym. Ostatnio zrobiliśmy znowu taką trasę, swoją sobie znaną bardzo dobrze, w 5 motocykli. I znowu zmierzyliśmy sobie we dwóch zużycie paliwa. I ten Enfield Clapham, ten przerobiony na 5 czy 5 i na gaźnik, spalił na trasie 130 km
2,84 litra na 100 km. Mój na tej samej trasie spalił 2,7 litra. A znane są nam wyniki jeszcze niższe. Oczywiście pierwszy raz, kiedy nasz kolega zmierzył zużycie paliwa i wyszło mu coś około 2,6, wszyscy myśleliśmy, że się oczywiście pomylił. No ale się okazało później, że się nie pomylił. Wielokrotnie zweryfikowane. Te motocykle tyle palą. I to przy normalnej, dynamicznej jeździe, bo nie jeździmy tak, żeby jak najmniej spalić. Jeździmy normalnie. To taka ciekawostka. Ale moi drodzy, chcieliście, żebym zrobił film o swoim motocyklu i o tych zmianach, które w nim wprowadziłem, bo to jest dla wielu, rozumiem, interesujące. Ktoś może coś będzie chciał podpatrzeć, może coś sobie innego zrobi, może do czegoś to zainspiruje. Podzielę te modyfikacje na dwie części, na dwie grupy. Pierwsza grupa to są modyfikacje techniczne, które tutaj w swoim Enfieldowym gronie uznaliśmy za taką minimalną wręcz konieczność. To jest coś, co trzeba zrobić w tym motocyklu. A więc z tych stricte technicznych modyfikacji zacznijmy od przełożenia. W tych motocyklach przełożenie było dobrane do warunków indyjskich. W dodatku do słabych dróg, dróg w górach, do dwóch osób, albo nawet i więcej. Przecież wiemy, że w Indiach jeżdżą i 3, i 4 osoby. Jeszcze wielgachny bagaż te motocykle targają. I te przełożenia były tak dobrane, żeby sobie te motocykle poradziły, żeby można było jeszcze w ogóle gdzieś włączyć piąty bieg. Natomiast w Europie, gdzie są lepsze trochę drogi niż w Indiach, te przełożenia są fabrycznie za niskie. Motocykl zachowuje się tak, jakbyśmy go właśnie odczepili od pracy w zaprzęgu z koszem. Praktycznie piątkę można włączać przy 65-70. To jest za wcześnie. Te biegi wszystkie włącza się jak w Japończyku. Ledwo po prostu zdąży się sprzęgło puścić i od razu już jest 1, 2, 3, 4, 5 i dopiero można jechać sobie spokojnie. Od samego początku rodziło mi się pytanie, po co ma tyle biegów, skoro 70 jeździ się już na piątce? No i okazało się właśnie, że to jest ta odpowiedź. Jeśli się zmieni przełożenie, no to nagle biegi się wydłużają, nie ma utraty na dynamice, jest właśnie zysk na dynamice, bo tak się dzieje, kiedy przełożenia są dobrane zbyt niskie. A więc warto założyć jest, tutaj powiem żargonowo, zębatkę, chociaż to powinno się nazywać, mówić na to koło łańcuchowe. No ale jeśli przyjdziecie do sklepu motoryzacyjnego i powiecie do faceta, że chcecie koło łańcuchowe, to się będzie patrzył dziwnie. Jak powiecie, że zębatkę zdawczą, to będzie wiedział, o co chodzi. Więc nie wyważajmy otwartych drzwi. A więc warto jest założyć z przodu zębatkę o jeden ząb większą. Zobaczycie, jak motocykl będzie o wiele spokojniej się zachowywał na drodze, będzie płynniejszy, te biegi będą przyjemnie dłuższe, a utraty na dynamice ani na prędkości maksymalnej nie będzie. Wręcz przeciwnie, będzie zysk. To była pierwsza modyfikacja. Druga, łożyskowanie osi wahacza. Z niewiadomych względów, może jednak z wiadomych, bo to rozwiązanie jest tańsze, w tym modelu zrezygnowano z tulei metalowo-gumowych w łożyskowaniu wahacza. Wszystkie poprzednie, te cast iron, te z tymi oddzielnymi skrzyniami, mają identyczny praktycznie wahacz, jeśli chodzi o jego budowę. Identyczny rozstaw mocowania, no wszystko, tam wiecie jak to jest, te wszystkie części są takie same praktycznie. I tam w tych starych buletach są tuleje metalowo-gumowe. Są na tyle trwałe, że producent sam pisze, że w zasadzie nie ma powodu ich wymieniać podczas całej eksploatacji. A tu, w tych motocyklach, od tego silnika UCE, czyli od tego właśnie silnika, co ma wszystko w jednej obudowie, skrzynię i sprzęgło i skrzynię korbową, zaczęto stosować tuleje teflonowe, które są oczywiście tańsze. Zrobiono to na szczęście tak, że w zasadzie niczego nie zmieniano w konstrukcji wahacza, ani w jego mocowaniu, tylko dorobiono, by w miejsce tych tulei metalowo-gumowych pasowały te właśnie teflonowe tulejki. Te teflonowe tulejki niestety mają tę cechę, że mają luz już od nowości. Wielu właścicieli Enfieldów nawet o tym nie wie. A dlaczego o tym nie wie? Ponieważ złapanie za koło i poruszanie na boki
nie daje wyczucia tego luzu. A to z tego względu, że no motocykl jest, zawsze ma jakąś odchyłkę w budowie tego wahacza, w umieszczeniu punktów mocowania amortyzatorów. Same amortyzatory też nieraz różnią się o milimetr lub dwa. To jest, takie są fakty. I teraz jeśli zakładamy jeden amortyzator na wahacz, to oczywiście on pasuje, wchodzi sobie elegancko, natomiast drugi zawsze musimy troszeczkę ugiąć albo naciągnąć. No właśnie. I teraz to ugięcie sprawia, że wahacz ma siłę, która próbuje go zukosować. I ta siła z kolei sprawia, że luz jest niewyczuwalny. Dopiero kiedy odczepimy z jednej strony amortyzator, widzimy, jak duży jest luz. U mnie w nowym motocyklu luz był większy niż 5 mm w miejscu, gdzie jest oś koła. W tym miejscu, gdzie nie powinienem przekraczać milimetra, półtora. Na szczęście można wahacz sobie wymontować, wyjąć te tuleje. One często wypadają wręcz same. A jeśli niełatwo jest, można wydłubać śrubokrętem i wbić te tuleje metalowo-gumowe. Tutaj lepiej jest albo pójść na jakąś prasę, albo się przygotować i odpowiednio tam jeszcze te przeczyścić te gniazda, żeby to miało sens. Zresztą opisałem to w księdze Fika. Więc to jest druga modyfikacja. Trzecią modyfikacją, którą również uważam za bardzo istotną, jest przebudowa konstrukcji filtra powietrza. Oryginalnie filtr zbudowany jest w ten sposób. Wkład ten walcowy jest umieszczony w korpusie filtra, natomiast silnik zasysa powietrze z zewnątrz tego wkładu, czyli powietrze wpada do środka do filtra, przechodzi przez membranę filtrującą do obudowy, do tej naszej trójkątnej skrzynki i stamtąd zasysane jest do silnika. Jak sami widzicie, żeby to działało sprawnie i sensownie, to nie tylko sam filtr musi być oczywiście uszczelniony tą swoją pokrywą, którą się go dokręca, tą śrubą centralną, czyli na tych swoich przylgniach z obydwu stron, ale też i puszka musi być bardzo szczelna, bo silnik zasysa powietrze z zewnątrz filtra, z puszki, prawda? Więc jeżeli puszka jest nieszczelna, no to część powietrza przejdzie przez membranę, a część powietrza przejdzie przez nieszczelność puszki i dostanie się prosto do silnika. I tak się właśnie w Enfieldach działo. Bo producent zdał sobie sprawę, że tej puszki nie da się doszczelnić. I wtedy wpadł na pomysł, żeby ratować sytuację taką oto plastikową pokrywą, którą nakłada się na ten filtr i przykręca się ją centralną śrubą. Ona ma taką wargę na obwodzie, która niby ma sprawić, że ona będzie przylegać do tej tylnej ściany trójkątnej puszki i sprawi, że ta puszka stanie się szczelna, że nie będzie trzeba uszczelniać jej przylgni tutaj do tej pokrywy i miejsca, gdzie ma zawiasy. Niestety mocowanie tej puszki centralną śrubą, puszki, która jest z plastiku, tej obudowy, tego korpusu dodatkowego, sprawia, że ona i tak nie przylega równo. I tak są nieszczelności. A więc i tak silnik zasysa niefiltrowane powietrze. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to jest niebezpieczne, zobaczcie sobie mój film o filtrach powietrza. Dla silnika to jest zabójcze. Zwłaszcza jeśli czasami jeździcie w terenie i w mieście też. Tam też jest duże zapylenie. A więc postanowiłem to zmienić i sprawić, żeby wreszcie silnik mógł zasysać powietrze ze środka filtra. Dzięki temu wystarczy, że sam filtr będzie uszczelniony w swoim mocowaniu, czyli tymi swoimi przylgniami, prawda, kołowymi. Będzie ściśnięty tą śrubą. I jeśli teraz silnik będzie zasysać powietrze z wnętrza filtra, no to cała puszka już nie musi być szczelna. I tak właśnie zrobiłem u siebie. Moja puszka już nie musi być szczelna, natomiast musiałem powiększyć dolot, ponieważ okazało się, że ten centralny wlot musiałem oczywiście zmniejszyć, zaadaptować go do tego kolanka, które z niego teraz już wychodzi i wjedzie prosto do silnika. A więc no, ten mały wlot, który kiedyś był dolotem, okazał się być za mały. Dlatego wykonałem dodatkowy wlot tutaj z przodu, aby powietrze podczas jazdy swoją tam bezwładnością wpadało do środka.
W środku jest taki deflektorek, jak widzicie, który sprawia, że to powietrze nie uderza wprost w membranę filtra, nie dziurawi jej małymi kamyczkami, a w czasie deszczu nie namacza jej, prawda? Bo ten deflektor kieruje tą strugę w dół, a tam jest jeszcze taki otworek, który odprowadza wodę prosto na zewnątrz. W mojej ocenie to jest ważna modyfikacja, bo teraz dopiero wiem, że silnik zasysa zawsze czyste powietrze. Kolejną modyfikacją stricte techniczną, wpływającą bezpośrednio na walory użytkowe motocykla, tak jak te poprzednie, jest przetestowanie wersji Euro Zero na tym właśnie motocyklu. Co to znaczy wersja Euro Zero? Proszę Państwa, wielu z Was pragnie usunięcia sondy Lambda z układu wydechowego, zwłaszcza jeśli już nie macie katalizatora w układzie wydechowym. Tutaj zaznaczam, że ja do niczego nie namawiam, niczego nie propaguję, tylko po prostu dzielę się informacjami, które udało mi się sprawdzić. Dlaczego, kiedy już nie mamy katalizatora, warto jest pozbyć się sondy Lambda? Ano dlatego, że jej główną funkcją jest dostarczanie jednostce sterującej wtryskiem i zapłonem informacji o ilości tlenu w spalinach, aby tak dobrać współczynnik nadmiaru powietrza Lambda, by mieścił się on w granicach 1 plus minus 3%. To jest bowiem konieczne do poprawnej pracy katalizatora. Więc jeśli już katalizatora nie ma, to nie ma też sensu, żeby w układzie pracowała sonda Lambda, ponieważ zmuszanie silnika do pracy w tak wąskim zakresie składu mieszaniny paliwowo-powietrznej sprawia, że mamy wrażenie gumowej linki gazu, ponieważ cały czas ten komputer próbuje wpływać na ten skład mieszanki, próbuje zmieniać ją i my to czujemy, to się czuje, kiedy się jedzie. Że kiedy zaczynamy jechać ze stałą prędkością, nagle motocykl zaczyna powolutku zwalniać, trzeba tego gazu troszkę dodać, że ta reakcja na gaz nie jest zbyt dobra, że świeca wygląda, jakby pracowała na mieszance ubogiej, że podczas, kiedy po dynamicznej jeździe staniemy na światłach i silnik pracuje luzem, niechętnie schodzi z obrotów, utrzymuje je bardzo wysoko, potem schodzi powoli. Potem niewielki ruch manetką gazu sprawia, że obroty znowu wyskakują i znowu schodzą bardzo powoli. To jest drażniące dla wielu motocyklistów. Dla mnie było też. Swego czasu w sieci oglądałem dużo filmów właśnie o Enfieldach. To było na początku, kiedy stałem się właścicielem motocykla. I zauważyłem, że jeden mieszkaniec Indii pokazywał swojego C5. Był to motocykl, w którym oczywiście chodził dookoła niego z kamerą i zauważyłem, że na kolanku z wydechu nie ma w ogóle wejścia na sondę Lambda. Pomyślałem sobie, aha, to jest wersja gaźnikowa, bo i takie występowały w Indiach z tym silnikiem na gaźniku. Ale kiedy obszedł dalej ten motocykl dookoła, zauważyłem, że jest układ wtryskowy. Pomyślałem sobie, że może jakaś domowa przeróbka, może coś tam pokombinował, nie pochwalił się, co. Ale zapamiętałem, a nawet ściągnąłem sobie ten filmik. A potem zauważyłem na zdjęciach w necie, że na przykład motocykle z tym samym silnikiem, Thunderbird, nie mają wejścia na sondę Lambda w kolanku wydechowym, ale mają układ wtryskowy. To sprawiło, że zacząłem się nad tym zastanawiać, zacząłem zgłębiać ten temat. Oczywiście okazało się, że cały hardware, czyli na przykład cały ten układ wtryskowy, cały moduł przepustnicy, wszystko jest identyczne. Pomyślałem w sposób logiczny, że prawdopodobnie jednostka sterująca, czyli to ECU, Electronic Control Unit, jest inne w silniku, który nie posiada sondy Lambda. Podejrzewać zacząłem, że taka wersja istniała. Poszedłem po tropem numeru seryjnego, numeru części, właśnie tego modułu sterującego. Okazało się, że to był błędny trop, bo numer seryjny tej części jest taki sam i w przypadku właśnie tych z sondą Lambda i tych bez sondy Lambda. A więc szukałem dalej. Okazało się, że właściwym tropem jest numer oprogramowania, który jest wgrany do właśnie modułu sterującego. Numer tego oprogramowania jest wyszczególniony na tej naklejeczce tutaj z boku. Czasami te moduły sterujące nie mają tej naklejki i wtedy już nie będziemy wiedzieć, co to za moduł jest, prawda?
Po wielu godzinach rozkminiania tego tematu, po zainwestowanych w te prace pieniądzach, udało mi się rozróżnić te dwa rodzaje oprogramowania. Zebrałem tutaj rezultat swojego dochodzenia w tej sprawie w tę tabelkę. Okazało się przy okazji, że w Indiach wiedza ta jest dobrze znana. Natomiast zarówno w Europie, jak i w klubach amerykańskich, w klubach australijskich, w klubach w Wielkiej Brytanii, wiedza ta jest totalnie i absolutnie nieznana. Nikt o tym nie wie. Więc doszedłem do tej informacji, że występuje taki moduł sterujący, który został tak zaprogramowany, aby pracował bez sondy lambda. Po co? Jest to tak zwana wersja domestic, czyli na rynek wewnętrzny w Indiach. Tam, gdzie normy toksyczności nie były tak surowe jak w Europie, nie stosowano katalizatorów, a więc nie było potrzeby sondy lambda. A więc powstała seryjna, fabryczna wersja tego układu wtryskowego, który nie potrzebuje do pracy sondy lambda. Zakupiłem taki moduł sterujący, właściwie dwa, od razu. Udało mi się je namierzyć i zakupić przez znajomego w Indiach. Wysłał mi je i przetestowałem je na swoim motocyklu i na motocyklu kolegi. Okazało się, że rzeczywiście moduły te pracują bez sondy lambda. Nie wyświetlają błędów, nie potrzebują tego sygnału. Daje to o wiele lepszą reakcję na manetkę gazu. Daje to wyraźnie lepszy dół i lepsze przyspieszenie. Daje to też wyraźnie stabilniejsze wolne obroty. Co ciekawe, nawet przy zimnym rozruchu wystarczy, że silnik załapie i od razu sam zaczyna chodzić na wolnych obrotach. Nie trzeba go trzymać tą dźwigienką na kierownicy. Te obroty są bardzo stabilne, nigdy nie skaczą, nigdy nie falują. Silnik jest po prostu przyjemniejszy w prowadzeniu. A na dokładkę jest to wersja jak najbardziej oryginalna i sprawdzona Enfieldowa. To nie jest żadna przeróbka, to nie jest żadna kombinacja. Więc nad tym ci, co chcą, mogą się zastanowić, mogą to rozważyć. Raz jeszcze dodam, wiem, że dzisiaj te wszystkie organizacje motoryzacyjne są bardzo rozjuszone w pewnych tematach, a więc nie zalecam, nie propaguję, informuję. Czy ja mam to w tej chwili w swoim motocyklu? Nie pamiętam. A więc, moi drodzy, to w zasadzie tyle z tych technicznych zmian, które wprowadziłem do swojego motocykla. A oprócz tego wprowadziłem bardzo wiele zmian wizualnych, których celem było wyłącznie osiągnięcie efektu wizualnego. Jakiego efektu? Otóż oczywiście dostrzegłem w tym motocyklu to, że on ma bardzo archaiczną sylwetkę i chciałem, aby to jeszcze bardziej z niego wydobyć, żeby jeszcze bardziej to podkreślić i ewentualnie, żeby usunąć wszystko to, co wskazuje na to, że motocykl ten jest nowoczesny. A więc to już możecie sami zobaczyć na filmach. Ja postaram się tylko wymienić z grubsza, co zmieniłem. Oczywiście opony. Założyłem, zdjęte zostały te o profilu sportowym Avony, bardzo sztywne. Założyłem mitasy według starej rozmiarówki, czyli takiej, w której szerokość opony i wysokość profilu jest stała. Wyłącznie dla efektu wizualnego. Założyłem tylne amortyzatory, które mają sprężyny schowane w kielichach, w tych osłonach kielichowych. Są to amortyzatory firmy Hagon. Też wyłącznie, tylko i wyłącznie w celach estetycznych. Oczywiście pojawiła się ta sławna kratka na zbiorniku, która pochodzi już z nieistniejącej firmy. Zmieniłem też przełączniki na kierownicy. Ta dźwigienka, o której mówiłem, plastikowa, u mnie jest metalowa, jest to replika dźwigienki z Sania, bodajże od motocykla BSA. Usunąłem też daszek z lampy. Co jeszcze? No oczywiście bagażnik, oczywiście tylna lampa, czyli tak zwany ogon. Właściwie cały ogon jest inny.
Przyznam, że nie podobał mi się od początku ten ogon fabryczny C5, ta tak zwana budka dla ptaszka. Był za niski, za ciężki i za bardzo wysunięty do tyłu. Według mnie oczywiście. Proszę mnie źle nie zrozumieć, nie namawiam do tej zmiany. Mnie się nie podobał, więc sobie go zmieniłem. Jeśli komuś się podoba, niech tak zostaje, nie krytykuję. Założyłem również, to jest ogon bardzo Enfieldowy, ponieważ on pochodzi od Elektry, od modelu Elektra. Właśnie taki cały w chromie. Mam też estetycznie poprawioną tutaj tarczę w przednim kole. No została tutaj ta jej wewnętrzna część, została pomalowana. Ślimak napędu prędkościomierza u mnie nie jest plastikowy, jest metalowy, z taką kalamitką do smarowania. Też względy estetyczne. Śruba nawet ta do mocowania lampy u góry, która w oryginale nie jest zbyt piękna. U mnie wygląda w ten sposób. No cóż jeszcze? Jest tu wiele innych jeszcze detali, ale z konstrukcyjnych rzeczy wrócę jeszcze do jednej kwestii. Mianowicie mam tutaj łańcuch w tym motocyklu zakuwany. Dlaczego uważam, że w tym motocyklu, akurat w tym szczególnie, powinien być łańcuch zakuwany? Normalnie uważam, że przecież we wszystkich starszych motocyklach świetnie spisywał się ten z zapinką, nic się nie działo. To prawda. Ale w tym motocyklu musicie pamiętać, moi drodzy, o jednej rzeczy. Jest on tak skonstruowany, że jeśli łańcuch się zerwie, to nie wypadnie po prostu nam na jezdnię, nie nawinie się na tylne koło, nie zablokuje po prostu przedniej zębatki. Nie. Jeśli łańcuch się urwie w tym motocyklu, to wybije dziurę w bloku między zębatką przednią a obudową tej przestrzeni, gdzie już jest olej, gdzie jest rozrząd, gdzie jest mechanizm zmiany biegów. Tak się zdarzyło naszemu koledze. Dzień później, jak ostrzegałem go, żeby nie jeździł, bo łańcuch zaczynał mieć już luźne piny. Tak się zdarzyło w kilku innych znanych nam przypadkach przy zerwaniu łańcucha. A więc jeśli nie chcecie doprowadzić do takiej ciężkiej awarii, bo nie zawsze to się da naprawić, a w perspektywie jest wymiana bloku. Więc jeśli chcecie tego uniknąć, a zakładam, że chcecie, dlatego warto w tym motocyklu założyć łańcuch zakuwany, ponieważ łańcuch najczęściej właśnie urywa się tam, gdzie jest zapinka, bo to jest najsłabsze jego ogniwo. Reszta drobnych zmian już nie wspomnę, zresztą widać je zapewne na zdjęciach, może lusterka oczywiście nie są oryginalne, to są tak zwane endbary, chlapacze mam założone, jak się koledzy śmieją, jest to jedyna C5 w Polsce z chlapaczami. No myślę, że już nie jedyna, bo zauważyłem, że zainspirowało to paru użytkowników i też już mają chlapacze, więc już nie jest. Jest też jeszcze kwestia łącznika głowicy z ramą. To jest też jakaś tam modyfikacja techniczna. W tym miejscu te łączniki, okazuje się, że w Indiach użytkownicy narzekają, że one po prostu pękają. I jako remedium na to, jest miejsce w tym motocyklu na to oczywiście, zakładają w Indiach właśnie dwa łączniki głowicy z ramą, z jednej i z drugiej strony. I to rozwiązuje problem. W Polsce, w Europie nie spotkałem się z tym problemem, ale kiedyś miałem zdjęty zbiornik paliwa, po prostu założyłem drugi sobie taki łączniczek, miałem już wcześniej kupiony, jest zrobione. Ci, którzy widzieli mój motocykl z bliska, zauważą zapewne jeszcze to, że mam amperomierz w miejscu, gdzie przecież jest ta obudowa tych dwóch kontrolek, od rezerwy paliwa i od silnika. W Enfieldzie zawsze, we wszystkich starszych modelach, był w tym miejscu amperomierz. Ja po prostu go tam przywróciłem, a te kontrolki, które tam wcześniej były w tej obudowie, umieściłem w tych miejscach tutaj po bokach prędkościomierza. To też jest prawidłowa Enfieldowa lokalizacja tych kontrolek, bo w wielu modelach Enfieldów w tych miejscach były oryginalnie kontrolki. Jeszcze na koniec powiem Wam tylko, podzielę się taką informacją. Dzieliłem się już nią na naszej stronie, więc tutaj też o tym wspomnę. Otóż nie ma konieczności, moi drodzy, sprowadzania, kupowania filtrów oleju z Indii. Filtry te, opisałem też cały rozdział, napisałem o tym w księdze Fika.
Filtry te z Indii są bardzo różnej jakości. Te, które są na pierwszy montaż, oryginalnie pakowane, są jeszcze jako tako zrobione. Natomiast te, które są wyraźnie, jak widać, tańsze na różnych aukcjach, często są po prostu krzywo sklejone. Nie są w ogóle, te pokrywy nie mają w ogóle, nie leżą w równoległych płaszczyznach. Nie są w stanie być w takim razie doszczelnione prawidłowo w gnieździe filtra. No poza tym trzeba też zamawiać z Indii przesyłka, jakieś tam czasem może cło. Nie ma takiej potrzeby. Otóż udało się namierzyć filtry europejskiego producenta, które są filtrami oleju, które pasują idealnie do tych modeli. Ta informacja, ta tak zwana, żargonowo mówiąc, rozkminka, również kosztowała mnie sporo czasu i wkładu finansowego. Ale mamy europejskie filtry. Te filtry można zamówić, one są produkowane bodajże gdzieś chyba w Chorwacji przez firmę MAN. Pasują idealnie, geometrycznie są doskonale identyczne z fabrycznymi, a są o wiele lepiej wykonane. Co więcej, jeden taki filtr oczywiście rozmontowałem, właściwie ten filtr nie są demontowalne, po prostu go rozbebeszyłem, żeby zmierzyć powierzchnię membrany, rozwinąć ją, wyciągnąć stamtąd. Jest identyczna, taka jak w fabrycznych filtrach Enfieldowskich. Mamy europejskie filtry. Można je zamawiać nawet na Allegro. Nie trzeba sprowadzać z Indii. Jak się jeździ tym motocyklem? Bardzo dobrze. Ja nie narzekam. Za każdym razem, kiedy wsiadam, mam taką samą frajdę praktycznie jak na samym początku. To jest efekt niesłabnący. Czy uważam, że ten motocykl jest doskonały? Oczywiście, że nie. Nie jest doskonały. Ma wiele różnych mniejszych, większych przywar. Wymaga różnych takich, powiedzmy, przyzwyczajeń. Wymaga tego, żeby czegoś się tam nauczyć, bo ma specyficzne, bo ma niedopracowane, bo zachowuje się tak, a nie inaczej w zakręcie, przy redukcji. Trzeba go poznać. To nie jest doskonała maszyna, ale jest bardzo niezawodna. Uwierzcie mi. Nasz klubowy kolega zrobił ponad 70 tysięcy. Użytkownicy w Indiach mają już około 100 tysięcy kilometrów niektórzy. Znalazłem nawet na forum w Australii, ktoś się chwalił, że zrobił 140 tysięcy kilometrów tym silnikiem bez remontu. Bo to są naprawdę bardzo bezobsługowe silniki. Jest wtrysk, nie trzeba nic regulować, prawda? No ciekawostka jest taka, że wolne obroty w tym motocyklu ustawia się jednak śrubą. No ale to się ustawia raz. Zapłon jest elektroniczny, trzeba go ustawiać oczywiście. To jest jedyny silnik Enfielda, który ma hydrauliczne popychacze w układzie rozrządu, a więc nie wymaga regulacji zaworów. Jedyne, co jest wymagane przy tym silniku z czynności obsługowych, to wymiana filtrów i oleju. Raz na jakiś czas świecy. Moi drodzy, teraz o dziwnych przypadkach z tym motocyklem. Takich, o których warto wiedzieć. Świeca zapłonowa. Silniki jednocylindrowe są w stanie bardzo łatwo zamordować każdą świecę. To jest fakt powszechnie znany. No ale mieliśmy dwa takie przypadki. Jeden w Polsce, drugi za granicą. Gdzie użytkownicy narzekali, że ten silnik po prostu pożera świecę. Po każdej wymianie kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów i świeca do wymiany. Wymiana świecy i to samo. Wymiana świecy i to samo. W końcu zgłosili się do mnie. Więc zadałem pytanie, jak zmieniają tą świecę. Oczywiście obydwaj poczuli się w pewnym sensie nawet dotknięci. No jak to? Przecież wiemy, jak się zmienia świeca. No wykręca się, wkręca, to nie ma żadnej filozofii. Więc zadałem kolejne pytanie, pomocnicze. Ale po wymianie świecy, to co, od razu jedziesz w trasę? No nie, no na drugi dzień sobie jadę, na przykład w garażu wymieniam świecę. Ale po wymianie sprawdzasz tak dla pewności, czy świeca nowa działa, nie? Tak odpalisz chociaż na chwilkę? No nie, no jasne, oczywiście, że tak. No wkręcą świecę, no to chcę sprawdzić. Odpalam na chwilkę, patrzę, dobra, chodzi, gaszę i idę spać.
No i tyle wystarczy, moi drodzy. Otóż nowa świeca musi być zahartowana. Po wkręceniu nowych świec odpala się silnik i rusza się w drogę. Przynajmniej te 20-50 km powinna świeca zrobić. Dopiero wtedy można sobie takie rzeczy robić, jak odpalanie i gaszenie. Takie krótkie odpalenie po prostu zwilża świecę benzyną. Świecę, która jeszcze jest niezahartowana, jeszcze nie widziała wysokiej temperatury. Potem, kiedy uruchamia się po raz drugi, to, co było na świecy odłożone, intensywnie odparowuje. Świeca intensywnie najpierw wytraca ciepło w pierwszej chwili, potem intensywnie się nagrzewa. Pęka izolator. Kiedy obydwaj zrobili to, co mówiłem, problem ze świecą się skończył. Moi drodzy, w tych silnikach jest jeszcze jedna rzecz, na którą bardzo trzeba uważać, bo też widziałem to kilkakrotnie, że zostało to zaniedbane, a grozi to fatalnym zniszczeniem silnika. Otóż, kiedy wymienia się napęd, bardzo wiele warsztatów uważa, że przecież radzą sobie z japońskimi konstrukcjami, no to z takim dziadkiem sobie nie poradzą. No nie poradzą sobie. I wielokrotnie to zostało udowodnione. Silnik ten nie jest skomplikowany, ale jak każda niezbyt nowoczesna konstrukcja wymaga właśnie znajomości takich newralgicznych punktów. Tutaj newralgicznym punktem jest o-ring pompy. Kiedy ściąga się pokrywę prawą, żeby na przykład zmienić napęd, zmienić przednią zębatkę, przy zdejmowaniu pokrywy ten o-ring po prostu wypada. Wypada prosto na podłogę warsztatu, prosto na ziemię, jeśli robimy to na zewnątrz gdzieś. Wypada w momencie, kiedy ściągamy pokrywę, kiedy jeszcze nie zeszła. A więc nawet nie widzimy, że coś wypadło. Po prostu patrzymy sobie tutaj z góry na silnik, w tym momencie dołem coś wypada. Nikt tego nie zauważa. Pokrywa jest zdjęta, zębatka jest zmieniona, łańcuch zapięty, przylgnia ładnie wyczyszczona, jedna i druga. Pokrywa jest założona z powrotem, naprawa zakończona. I potem okazuje się, że silnik zaczyna hałasować. W bardzo krótkim czasie, po paru minutach, hałasuje, klepie zaworami niemiłosiernie. Dlatego, że pompa olejowa bez tego o-ringu podaje olej tylko do pierwszego zakrętu swojej magistrali i stamtąd wylewa się on z powrotem do miski. Nie trafia dalej do układu smarowania. Klepanie zaworami świadczy o tym, że po prostu opróżniły się już hydrauliczne popychacze, które wymagają stałego zasilania ciśnieniem oleju. I wtedy silnik zaczyna klepać. Znam przypadki, że z takim klepaniem ludzie jeździli latami i twierdzili, że no co się dziwić, no Hindus, no to przecież no, no tak ma, no tak musi mieć, on tak klepie. Nie, on tak nie klepie. Zwrócił się też do mnie z tym jeden kolega, właśnie z UK. Polak, który tam mieszka. Nakręcił mi film. Pomyślałem, że poprosiłem go, żeby to zrobił. W pierwszej chwili powiedziałem, słuchaj Bogumił, pozdrawiam Cię Bogumił. Te silniki mają takie różne dźwięki, ale Bogumił mi powiedział, że wiesz, ale to się zmieniło bardzo. On zaczął tak robić niedawno. Zapytałem, a co ostatnio robiłeś przy silniku? On mówi, no przy rozrządzie nic, no zmieniałem alternator, bo się spalił, nie? Ja mówię, a, czyli ściągałeś pokrywę, tak. A o-ring pompy założyłeś? Jakie o-ring pompy? I w tym momencie mój kolega powiedział, że zaraz wraca, odłożył słuchawkę, poszedł do garażu, tam gdzie stoi jego motocykl i na posadzce w garażu, już przybrudzony piachem, znalazł ten o-ring. Tam właśnie leżał. Jeździł bez smarowania przez parę dni. Silnik to wytrzyma. Dlaczego? Bo on ma łożyska toczne wszędzie. To po pierwsze. Po drugie, smaruje się dość intensywnie mgłą olejową. Oczywiście nie jest to tyle, co ta pompa daje, bo ta pompa ma bardzo duży wydatek. Więc silnik się nie zaciera. Tylko tyle, że po prostu no, mógł pracować na tarciu granicznym. Na pewno przy takiej pracy bardzo szybko zużywa się cała klawiatura tak zwana. No i hydrauliczne popychacze wyklepią się po prostu niemiłosiernie. Bogumił znalazł ten o-ring
Założył go tam oczywiście. Założył pokrywę i silnik przestał klepać. Zaczął pracować normalnie. Zwróćcie na to uwagę, jak będziecie ściągać pokrywę, bo to jest niezwykle łatwo przeoczyć. Jeżeli o tym nie wiecie, że coś takiego tam w ogóle było, jeżeli wypadnie wam to, tak jak Bogumiłowi, prosto na posadzkę, w momencie, kiedy ściągacie. Mi też ten o-ring wypadł dokładnie w ten sam sposób. Nawet się zdziwiłem, że jeśli w momencie, kiedy ściągnąłem pokrywę, zauważyłem, że nie ma o-ringu. Ale patrzę, leży na posadzce. Właśnie w tej chwili wypadł. Jeśli o tym nie wiemy, jeśli posadzkę mamy na tyle brudną, jeśli na przykład akurat kopniemy nogą i przyczepi nam się do podeszwy buta, nie zorientujemy się, że w ogóle tam coś było. Warto na to zwrócić uwagę, bo to ten malutki szczegół potrafi wykończyć silnik. To tyle, moi drodzy.